Uczestniczka rolnik szuka żony, jest w drugiej ciąży. To zdjęcie z brzuszkiem to dla mnie wielka niespodzianka. Co za nowina! Uczestniczka rolnik szuka żony po raz drugi zostanie mamą i pochwaliła się wyjątkową sesją ciążową. To kolejna osoba, która ułożyła sobie życie po udziale w programie i spełniła marzenie o własnej rodzinie. Kolejna uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony udowadnia, że nawet jeśli w randkowym show nie znajdziemy drugiej połówki, to szczęście może zapukać do naszych drzwi w najmniej oczekiwanym momencie. W mediach społecznościowych Monika z 7. edycji Rolnika właśnie ogłosiła, że jest w drugiej ciąży. Piękna nauczycielka matematyki, która w programie walczyła o serce Macieja, teraz jest szczęśliwą mamą i spełniła swoje największe marzenie. Gratulacje przesłała już Joanna z 8. edycji Rolnik Szuka Żony, uczestniczka Rolnik Szuka Żony jest w drugiej ciąży. Monika z 7. edycji Rolnik Szuka Żony jest w ciąży. To będzie już drugie dziecko byłej kandydatki Macieja Kaska. W 2022 roku Monika po raz pierwszy została mamą i nie ukrywała, że spełniło się jej marzenie, kiedy na świat przyszła jej córeczka. Okazuje się, że od tego momentu minęło już 2 lata, a Monika z Rolnik Szuka Żony opublikowała zdjęcie z sesji z dużym ciążowym brzuszkiem i wygląda na to, że jej córka niebawem zostanie starszą siostrą. Internauci i obserwatorzy uczestniczki 7. edycji randkowego hitu telewizji polskiej nie kryją zaskoczenia. Jak wiadomo, Monika nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych i rzadko publikuje nowe wpisy, dlatego informacja o kolejnej ciąży jest prawdziwym zaskoczeniem. Z gratulacjami pospieszyli już uczestnicy pozostałych edycji Rolnik Szuka Żony, a wśród nich Joanna z 8. edycji, która w programie znalazła miłość i też jest mamą 2-letniej Antosi, w 7. edycji Rolnik Szuka Żony Monika razem z Iloną i Eweliną walczyły o serce rolnika. Jako pierwsza jego gospodarstwo opuściła Ewelina, a potem okazało się, że choć Monika była faworytką, to rolnik wybrał Ilonę. Ich relacja zakończyła się dość burzliwie, a w wielkim finale padło kilka mocnych słów pod adresem Macieja. Obecnie rolnik dalej zajmuje się gospodarstwem i angażuje się też w nowe projekty, a nawet został członkiem zarządu powiatu w Pile, ale o jego życiu prywatnym niewiele wiadomo. Wygląda na to, że nadal jest singlem.